Cześć, siemanko, guten morgen, Woron Kolarzyna, witam was serdecznie w podsumowaniu półmetka. Tak, mamy prawie połowę roku, jest końcówka czerwca i udało mi się już dobić połowę kilometrów, które założyłem sobie w tym roku. Kilka słów o tym, jak minęło mi to półrocze. Co się mniej więcej działo, w skrócie zapraszam do oglądania. W tym roku na celu było zrobienie 8000 km. Jest już ponad 4000 km. Jestem zadowolony, bo taktyka, jaką obrałem, czyli 160 km tygodniowo za jednym zamachem, jeśli jest taka pogoda sensowna, czyli na przykład tak jak teraz. Nie ma deszczu, więc można sobie walnąć te 160 razy w tygodniu i mieć już w pewnym sensie odhaczone. A jeśli na przykład wiem, że weekend jest cieplutki, bo na tygodniu ciężko mi jest jeździć, chociaż teraz trochę lepiej, to po prostu dzielę sobie na dwie seteczki i wtedy stan kilometrów zgadza się. Ja jestem zadowolony. Forma rośnie, chociaż nie zawsze, ale zawsze jakiś tam progres jest. W tym półroczu udało mi się wystartować w pierwszym w życiu wyścigu. Ten był akurat maratonem kolarskim. Nie wiem, czy można nazwać 277 km już ultra, ale jakby nie było, 277 km to nie jest jakiś tam taki zwykły, przebieżkowy, krótki dystans. Bardzo fajnie wyszło to, bo nie spodziewałem się tego, że sprawdzając się na tle zdrowych ludzi wypadnę tak dobrze, bo naprawdę na 100 chyba 5 osób, jak dobrze pamiętam, jeszcze byłem 47. No i startowałem w kategorii solo, więc tym bardziej nikt mi nie pomagał, więc jeszcze bardziej jestem z tego zadowolony. Nie wiem, czy chwaliłem się wam tutaj na YouTubach, ale na social mediach typu Facebook, Instagram na pewno. A chodzi o część dla mnie taką trochę budującą, motywacyjną, która skoczyła w styczniu na samym początku, już chyba parę kilometrów wtedy wleciało i tutaj muszę pozdrowić i podziękować Radkowi za jego arcydzieło, które dumnie noszę na swym ciele. Także co, gotowi jesteście zobaczyć, co Woron Kolarzyna kryje? No, proszę bardzo. Ta-dam! Może trochę bardziej do światełka. Moją jedną z zajawek, oprócz kolarstwa oczywiście, to wiecie na pewno, i chodzenia do toalety, jest tatuaż. Jak już na pewno zauważyliście, też posiadam na ręku, ale ten tutaj, który teraz zobaczyliście, no jest dla mnie spełnieniem dziecięcych marzeń, zostaniem Spider-Manem. Jest to poniekąd zaznaczenie kolejnego etapu życia i motywacji, żeby iść dalej. Także dzięki, Radziu, za to, że mogę chwalić się twoim talentem. Dzięki. Za parę tygodni startuję w drugim wyścigu, ale to już pewnie będzie czas na opowiadanie tego w kolejnym półroczu, czyli na koniec roku. No i w międzyczasie wiadomo, jakaś tam relacja. Więc aspekt sportowy w tym roku się pojawił. No i też trochę dzięki temu nadrobiłem kilometrów. W tej chwili właśnie przygotowuję się do
kolejnego wyścigu, gdzie będzie 934 km, jak dobrze policzyłem, z tych trzech etapów. Będzie 72 godziny. Zobaczymy, jak sprawdzi się w tym wszystkim mój brzuch. Nie może zabraknąć również kwestii zdrowotnej. Jak wiecie, oglądacie, śledzicie, Worą Kolarzyna nie tylko jest kolarzem, ale posiadaczem ZJD. Forma jest jaka jest, nie zawsze dopisuje ze względu wiadomych. Jelito jest naszym drugim mózgiem, więc nie zawsze daje nam pojeździć czy poobcować na tym świecie, jakbyśmy chcieli. Ale od pewnego czasu jest nowe światełko w tunelu, ale takie bardzo mocne światło, które mocno razi, i jest to przypadkowe znalezienie nowej przyczyny, a mianowicie nietolerancja histaminy. No już będzie chyba szósty albo siódmy tydzień, jak biorę enzym, który pomaga w jej trawieniu, i jest naprawdę, no jakby wam to powiedzieć, no enzym, który brałem, Kolilen, który dał mi energię na to, żeby wystartować czy w wyścigu, czy pokonać Zakopane Zamość. No histamina, no po prostu, no powala na ziemię, i to, co się dzieje z moim ciałem, to nie zamieniam się w Spidermana, ale śmiesznie to zabrzmi, zaczynam czuć się człowiekiem. Myślę, że na tym zakończę mój wywód na temat zdrowotności. Może kilka słów o tym, co zmieniło się sprzętowo w pierwszej połowie tego też ciężkiego, jak się okazuje, roku. Co nowego dostał Katek? Katek dostał przede wszystkim pomiar mocy Favero Duo Shi, czyli pomiar mocy, na który w pedałach, na który można nałożyć korpusy z serii Shimano. Nie wszystkie, ale można. Co nowego nam wleciało? Były testowane opony Pirelli Velo S4, 4S, ale niestety, jak się okazuje, Pirelli wycofało te oponki, ale jeszcze są dostępne i naprawdę się fajnie sprawdziły. Ale wróciłem do opon, których nie udało mi się do tej pory przebić, chociaż ostatnio był kapeć, ale to nie z winy opony, lecz po prostu było gorąco, ja trochę dałem za dużo ciśnienia i po prostu oponka, dętka strzeliła. I tutaj mamy 4 sezony Grand Prix z Continentala. No niezawodna oponka, przede wszystkim pancerna. Co my tutaj mamy? Wleciały pedały Ultegry R8000. Co nam tutaj jeszcze wleciało? No wleciało nam nowe siodełko Witkopa. Jest to drugi model, jakby nowsza generacja starego Witkopa. Zrobiłem na nim dopiero chyba ze 100 km, więc ciężko mi jeszcze coś powiedzieć więcej, ale już tak na wstępie mogę powiedzieć, że jest na pewno większe od poprzednika, chociaż jest cięższe, ale daje radę. Wleciał nam licznik Garmin 530. No tu już jest po prostu taka wyższa półka, chociaż niekoniecznie super droga, ale parametry, które nam pokazuje, z na przykład z pulsometrem i z pomiarem mocy na obie strony, to jest po prostu jakaś technologia NASA, co możemy się dowiedzieć już na temat naszego treningu. Jakoś mi się tutaj
nie przypomina, żeby dostał. No, dostał jeszcze tam łańcuch Dura Ace'a, ale to już bardziej jest eksploatacja, więc nie ma tutaj o czym mówić. Jeśli chodzi o pedały, to wleciały też nowe buciki. Nowe buciki wleciały nam. DMT. A jest to model KR4. Jest to najwyższy model niekarbonowy z firmy DMT. Jestem mega zadowolony, bo bardzo dobrze przekazują moc na korby i naprawdę widać to po moich wynikach i najprościej to tłumacząc, jestem tak jakby o 2 zębatki mocniejszy dzięki temu, że mam lepsze przełożenie mocy na korby. Także tutaj jeśli chodzi o akcesoria, to takie rzeczy w tym półroczu wskoczyły. No jak już na pewno wiecie, nowy strój Worona Kolarzyny to jest jeden z moich nowych projektów. Drugi możecie na pewno zobaczyć na filmikach poprzednich i na pewno pojawi się w kolejnych filmach. Ach, ta magia filmowania. Jestem już dla was w drugim stroju, żeby wam pokazać mniej więcej, jak wygląda drugi model mojego projektu. Także tak się prezentuje. A że jest teraz trochę zimno, to jestem w długiej wersji. Wleciał też nowy kask. Jeśli chodzi o ciuchy, no czapeczka szoso po szosie też. Także bardzo cieszy mnie. Dzisiaj nawet patrzyłem sobie z rana, że przybywa nas na strawie, więc jak jeszcze cię tam nie ma, to ja zapraszam. Link oczywiście będzie w opisie filmu. Możecie sobie tam kliknąć i wejść do grona szosowców. No i jak nie widzieliście na przykład mojego tatuażu, czy jakichś tam nowych rzeczy, a nie mówię o tym od razu, jak większość pierwsza ukazuje się na social mediach, czyli zapraszam was na Facebooka, na Instagrama. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, subskrybujecie kanał. Powolutku, ale się rozwija. Także dziękuję wam. Mam nadzieję, że dotrwam do 8000, może trochę więcej. Może będzie cichy plan, pokonanie wreszcie bariery 11000, 111, które się nie udało pokonać w tamtym roku. Także trzymajcie kciuki, ja za siebie trzymam. Jakaś taka mała nadzieja we mnie jest, że się uda te 11 strzelić. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Łapeczkę do góry. Trzymajcie się. Hej!